W sumie najmniej przyjemna rzecz, gwizdy na po walce właściwie Małeda Kalidowa z Borysem Mańkowskim. Jak to oceniasz? Ja pozwoliłem sobie nawet na Facebooku odnieść się do tej sytuacji i przyznać muszę szczerze, że było mi po prostu tak zwykle po ludzku wstyd. I to jest to, co czuję w tej sprawie. Natomiast należy pamiętać o tym, że ta gala była również pod kątem publiczności zupełnie inną galą niż poprzednie, bo wśród tych 20 tysięcy widzów zwykle na gali, która sprzedała bilety w 3 dni, tak jak to ma miejsce w czasie takich standardowych, nazwijmy to, standardowych eventów KSW, są to w większości kibice, którzy interesują się i znają się na MMA. Nie ma zbyt wielu już freak fightów, więc też taka przypadkowa gawieć nie znajduje się zwykle na takich wydarzeniach. Natomiast to wydarzenie w ubiegły weekend przyciągnęło blisko 60 tysięcy ludzi. Myślę, że bardzo dużą część przypadkowych widzów, nie znających się wcześniej na MMA, ze względu na rozmiar, na promocję, na chociażby walkę, która miała na celu, czyli walkę freaków, która miała na celu tych ludzi właśnie takich spoza środowiska fanów MMA przyciągnąć. No i niestety takie również były reakcje, no, nie do końca takie, jakie od fanów MMA oczekujemy. Wiadomo, jakie są konotacje w tej chwili w Europie, jaka jest atmosfera, jaka jest w mediach sytuacja. Nie przypadkiem. Ja też nie chciałbym mówić, że to źle, no bo jest jak jest. Natomiast moim marzeniem zawsze jest to, żeby każde takie wydarzenie sportowe i sam sport i MMA było oddzielone od tego wszystkiego, z czym musimy się borykać na co dzień, żeby to było święto sportu. I bardzo żałuję, że ta niesamowita walka Borysa i Mameda, która była naprawdę czymś fenomenalnym, pokazem umiejętności, sprytu, szybkości, taktyki, tam w każdej chwili ta walka przeważała raz jedną, raz w drugą stronę. Zresztą dość kontrowersyjne pojawiają się również opinie co do kontrowersyjnego wyniku tej walki. To był naprawdę pokaz fenomenalnego poziomu, fantastycznego MMA i szkoda, że tego nie potrafiono docenić. Jeszcze to takie kuriozum, bo byłem na ważeniu, miałem okazję obserwować wagę. Po ważeniu, jak to zwykle bywa, zawodnicy wyszli do publiczności. I w tym momencie, jak wychodził Mamed, rozpętała się ogromna burza. Urwanie chmury, piekielny deszcz. Część fanów była poza namiotem, poza schronieniem. Jeden jedyny Mamed wyszedł do tych kibiców, mimo okropnej ulewy. Przyszedł i chciał zrobić sobie z nimi zdjęcie, rozdawał autografy. Nikt z innych zawodników tego nie zrobił, chociaż mogli, nie było problemu z tym. Wyszedł tylko Mamed. I dzień później ci sami kibice, no może nie ci sami, tak? Którzy... Nie ci sami. Tak, wiesz o co mi chodzi. To jest taki zbieg okoliczności, ale to też daje do myślenia. Moim zdaniem to niestety nie jest zbieg okoliczności, to jest dowód na to, w jakim stadium rozkładu jest nasze społeczeństwo, jak te wszystkie historyczne naleciałości, to wszystko, co temu narodowi przez lata wkładano do głowy, to, co ten naród niestety przeżył, te wszystkie rzeczy były w tych gwizdach. I to jest smutne. Natomiast jakim jest Mamed człowiekiem? To właśnie takim, jak widzieliśmy go w czasie tego deszczu. Ja widziałem tylko zdjęcia, nie miałem okazji niestety być tam z chłopakami. Byłem na porannej wadze, później miałem inne obowiązki zawodowe. Natomiast właśnie jest taki. Ci fani prawdziwi byli tam. No bo to jest... Oni mają z nim zdjęcia, to oni będą to pamiętać. A ci wszyscy, którzy gwizdali, wiesz co? Oni gwizdali tak naprawdę na swój wąski, zaściankowy światopogląd. Niestety. No właśnie, każdy, kto zna Mameda bliżej, wie, jakim jest facetem i nikt wtedy... Wiesz co? Ja nie wymagam, żeby ci ludzie znali Mameda. Ja nie wymagam, żeby go lubili, bo nie muszą. Ale szanujmy ten sport, szanujmy tych dwóch facetów, weszło tam zostawić kawał zdrowia i zrobili to naprawdę, no to było, widziałeś, to był majstersztyk, to naprawdę była niesamowita walka. I to za to trzeba im dziękować. Jakimi są ludźmi, czy ty ich lubisz, czy nie, to są sprawy drugorzędne. Gwizdać za to, że ci faceci wyszli i zrobili taką robotę dla tych 60 tysięcy, dla mnie to jest jakieś totalne nieporozumienie.